10 najgorszych błędów na rynku kryptowalut. Sprawdź, na co musisz zwrócić koniecznie uwagę. Zapraszam do oglądania. Witam Cię na kanale Kryptopodróże, na którym rozmawiamy o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli interesują Cię te tematy, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji oraz dzwoneczka, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości, a jeżeli ten filmik będzie pomocny, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, dzięki czemu mój kanał będzie mógł się rozwijać jeszcze szybciej. I z tego miejsca chciałbym zaznaczyć, pamiętaj, to nagranie oraz wszystkie na moim kanale to nie są porady inwestycyjne, ja nie jestem doradcą finansowym, a wszystko, co usłyszysz w tym nagraniu, ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Zaczynajmy. To już czwarty odcinek z serii Własne M4, w której pokazuję Ci, jak regularnie, miesiąc w miesiąc kupuję 3 wybrane kryptowaluty na giełdzie Binance i zamierzam to robić do momentu, aż będę w stanie za te kryptowaluty kupić sobie nieruchomość. W tym odcinku oprócz zakupów chciałbym Ci również zwrócić uwagę na 10 najgorszych błędów, jakie popełniamy na rynku kryptowalut. Zachęcam Cię, abyś została do końca tego nagrania. Może to w przyszłości pomoże Ci nie stracić, a może nawet zarobić na tym rynku. Po pierwsze, jest to plan, czyli coś, na co większość osób początkujących na tym rynku nie zwraca uwagi, bagatelizuje, a wbrew pozorom ma to ogromne znaczenie, jeżeli chcemy na tym rynku zarabiać długoterminowo. Musimy wiedzieć, jakie są nasze oczekiwania, biorąc pod uwagę ryzyko, jaka jest nasza strategia. Musimy również pamiętać o tym, że na tym rynku również można stracić pieniądze, a więc inwestujemy tylko tyle, ile jesteśmy w stanie stracić. Jeżeli chodzi o strategię, tak naprawdę to zależy od naszego indywidualnego podejścia, tak? Możemy odkładać mniejsze kwoty długofalowo, tak jak to robię w projekcie Własne M4 czy też Moje 500+. Możemy również przeprowadzić większe pieniądze na ten rynek, wybrać jakieś 3-4 wartościowe projekty, zakupić je i czekać na ewentualne wzrosty, a tutaj na tym rynku wzrosty rzędu 100-500% to naprawdę nie jest nic dziwnego, zwłaszcza podczas hossy. Także podczas planowania musimy zadać sobie ogromną ilość pytań, odpowiedzieć na te pytania, zapisać sobie te odpowiedzi, ułożyć nasz plan, naszą strategię, tak aby nie być zaskoczonym, jeżeli zobaczymy na tym rynku spadki, korekty, jak i wzrosty, żeby wiedzieć, co wówczas robić. Drugi największy błąd, jaki popełniają osoby początkujące na tym rynku, jest to wybór giełdy. Nie zwracamy uwagi na to, z jakiej giełdy na co dzień korzystamy. Nie testujemy tej giełdy, zanim zaczniemy z niej w 100% korzystać. Czyli zróbcie sobie przelew Waszych złotówek, euro czy dolarów na giełdę, jak i z giełdy na konto w banku. Zróbcie sobie przelew kryptowalut na giełdę, jak i z giełdy na inny portfel, tak aby sprawdzić, czy na pewno w 100% wszystko działa, czy jest ta giełda pod tym względem bezpieczna. Dopiero wówczas przelejcie tam konkretne pieniądze. Jeżeli chcecie korzystać z najlepszej giełdy na świecie, ja Wam mogę polecić oczywiście giełdę Binance. Możecie sobie to sprawdzić na CoinMarketCap, na którym miejscu znajduje się oczywiście giełda Binance, pod różnymi względami. Ja osobiście z tej giełdy korzystam bardzo długo, wiele na jej temat znajdziecie na moim kanale, a jeżeli jeszcze nie macie konta na tej giełdzie, ja przygotowałem dla Was link, dzięki któremu będziecie mieli aż 10% zniżki na zakupy na tej giełdzie, na tradowanie, a więc zachęcam Was do skorzystania właśnie z tego linku. No i co? I cieszyć się niższymi opłatami. Trzeci największy błąd, jaki popełniają osoby początkujące na rynku kryptowalut, jest to wybór kryptowaluty, w którą inwestują swoje pieniądze. Jeżeli zadasz proste pytanie, dlaczego kupiłeś kryptowalutę X? Odpowiedź będzie w większości przypadkach brzmiała, albo taki YouTuber powiedział, że warto. Nigdy tego nie róbcie. Możecie oczywiście posiłkować się ich wiedzą, słuchać, co mają do powiedzenia, ale zawsze zróbcie swój własny research. Sprawdźcie, co za danym tokenem, daną kryptowalutą stoi, co ona za sobą niesie, jakie ma cele, jaką ma wizję, tak? I dopiero wówczas, jeżeli Wam się to podoba, co ta kryptowaluta ma wnieść na rynek, dopiero ją zakupcie. Uwierzcie mi, dzięki temu będziecie mieć lżejszą głowę, łatwiej będzie Wam podejmować decyzje związane właśnie z tą kryptowalutą, na przykład w czasie spadków, w czasie korekty, tak? W czasie, kiedy cena pójdzie w dół, bo Wy będziecie wiedzieć, że za tą kryptowalutą kryje się coś więcej niż tylko cena. Czwartym największym błędem, jaki popełniają osoby początkujące na tym rynku, jest chęć zarobienia szybko pieniędzy za pomocą dźwigni. Jeżeli jesteś osobą początkującą, jeżeli nie miałaś wcześniej do czynienia z tradowaniem, unikaj rynku futures jak ognia. Oczywiście są grupy sygnałowe, dzięki którym można zarabiać na rynku futures pieniądze. Mówią, kiedy kupić, co kupić, kiedy sprzedać, gdzie ustawić stop lossa, tak? Ja sam korzystam z takiej grupy, jestem zadowolony. Natomiast chodzi tutaj o to, że jeżeli jesteś osobą nową, naucz się tego rynku, zapoznaj się z tym rynkiem, a dopiero później zacznij korzystać z rynku futures. Piątym błędem osób początkujących na rynku kryptowalut jest to, że trzymają swoje kryptowaluty na giełdzie. Wspomniałem już Wam o tym, że nie zwracamy uwagi na to, jaką giełdę wybieramy, ale nawet pamiętajcie o tym, jeżeli wybierzemy najlepszą giełdę na świecie, jaką jest przykładowo giełda Binance,
My nigdy nie mamy 100% gwarancji, 100% pewności, że nasze kryptowaluty są bezpieczne. Jeżeli posiadasz dużą ilość kryptowalut na giełdzie, a nie korzystasz z nich tam w żaden sposób, przykładowo tradując na rynku spot czy też futures, nie oddajesz je do stakingu na tej giełdzie, aby pomnażać te kryptowaluty, to pamiętaj, aby czym prędzej je wypłacić na zewnętrzny portfel, na przykład Exodus, Trust Wallet albo Ledger Nano S lub też Trezor, to już jest do wyboru, tych portfeli jest bardzo dużo, zadbaj o bezpieczeństwo swoich środków. Szóstym błędem, który popełniają osoby początkujące na tym rynku, jest to, że zapominają zabezpieczyć portfel, na którym trzymają swoje kryptowaluty. Tak jak Ci wspomniałem, jeżeli nie używasz kryptowalut, które trzymasz na giełdzie, przelej je na zewnętrzny portfel, ale pamiętaj również o tym, aby ten portfel właściwie zabezpieczyć, czyli musimy zrobić kopię zapasową takiego portfela. I co jest bardzo ważne, tą kopię zapasową nie trzymamy na naszym laptopie, bo ten laptop może nam zginąć, ktoś nam może go ukraść, może nam się zniszczyć, tak? A z nim przepadnie również kopia zapasowa naszego portfela, a co za tym idzie, nasze pieniądze. Taką kopię zapasową trzeba trzymać w bezpiecznym miejscu i mieć pewność, że nikt nie ma do niej dostępu. Siódmy, kolejny i bardzo częsty błąd, jaki popełniają osoby początkujące na tym rynku, jest to, że wysyłają kryptowaluty na zły adres. Uwierzcie mi, miałem dziesiątki, jak nie setki wiadomości typu: Dominik, wysłałem kryptowalutę na zły adres, co teraz? No, w większości przypadkach tracicie swoje środki, więc moja rada jest taka, jeżeli nie macie pewności, że coś robicie dobrze, ba, nawet jeżeli robicie coś po raz pierwszy, a jesteście już osobą doświadczoną, zawsze wyślijcie minimalną ilość, tak? Czyli macie przykładowo na giełdzie Binance kryptowalutę Ethereum, chcecie ją przesłać na Ledger, wyślijcie minimalną kwotę, aby sprawdzić, czy na pewno wszystko robicie dobrze, czy te środki dojdą. Jeżeli doszły, dopiero wysyłacie całą ilość. Oczywiście tutaj się pojawia fee, którą musicie dwukrotnie uiścić, ale lepiej stracić, nie wiem, 10 dolarów, 50 centów, to już zależy od kryptowaluty, ale nie stracić wszystkich środków. I bardzo Was proszę, sprawdźcie coś 3 razy, zanim wyślecie jakieś kryptowaluty, zarówno pod względem tego, czy wysyłacie na dobrym blockchainie, czyli nie wysyłamy przykładowo Ethereum na adres Bitcoina, czy Bitcoina na adres Litecoina itd., itd. I tak samo, jeżeli chodzi o to, czy dobrze skopiowaliśmy adres, zawsze sprawdźcie pierwsze 2-3 cyfry, litery i ostatnie 3-4 cyfry, litery, czy na pewno dobrze skopiowaliście ten adres, czy gdzieś Wam nie ucięło tego adresu, a najlepszym sposobem jest oczywiście próbny, minimalny przelew. Ósmy, kolejny błąd, jaki popełniają osoby początkujące na tym rynku, jest to brak realizacji zysków. Myślimy, że nasza kryptowaluta będzie warta 1000 dolarów, a dzięki temu my będziemy szybko milionerami. To tak nie działa. To się może zdarzyć, ale zdarza się bardzo rzadko, więc musimy pamiętać o tym, aby przynajmniej zrealizować zysk na poziomie naszego wkładu. Dzięki czemu możemy spać spokojnie, to raz. Dwa, minimalizujemy ryzyko do zera. Trzy, mamy środki, które dalej możemy starać się pomnażać. No i cztery, my wciąż mamy kryptowalutę, która może iść do góry, tak? I pamiętajcie również o tym, aby nigdy w całości nie wychodzić z danego projektu. Jeżeli coś kupujecie, zawsze sobie jakąś część zostawcie, nie wiem, czy to będzie 5-10%, ponieważ ta kryptowaluta w przyszłości może dać nam jeszcze fajnie zarobić, a czemu nie skorzystać z tej szansy? Dziewiąty, przedostatni już błąd, na który chcę Wam zwrócić uwagę w tym nagraniu, jest fakt unikania płacenia podatku. Uwierzcie mi, lepiej jest zapłacić te 20%, czy ile tam procent wynika z Waszego miejsca zamieszkania i spać spokojnie, móc wydawać te pieniądze, niż się ukrywać. Często widzę na różnego rodzaju grupach pytania, płacze różnych osób, co ja zrobię, jak zarobię na tym rynku 1-2 miliony złotych, będę musiał zapłacić ogromny podatek. Jeszcze nie zarobili tych pieniędzy, a już mają ogromny ból głowy. Uwierzcie mi, satysfakcja zapłacenia przykładowo 200 tysięcy złotych podatku, ponieważ zarobiłaś pieniądze, jest czymś fantastycznym, ponieważ masz te pieniądze. Nie martw się o to, że będziesz musiała zapłacić podatek, ponieważ zarobiłaś pieniądze. I lepiej jest wydawać spokojną głową pieniądze, mieć je na koncie, nie martwić się o to, że ktoś tam gdzieś kiedyś wykryje, że mieliśmy jakieś kryptowaluty i na tym zarobiliśmy, nie zapłaciliśmy podatku, bo pamiętajcie, kara od tego jest naprawdę bardzo duża, jeżeli ukryjemy nasze zarobki. Dziesiąty błąd i zarazem rada ode mnie dla Was, pamiętajcie o tym, aby nie chwalić się tym, ile posiadacie kryptowalut, jakie kryptowaluty trzymacie na swoim portfelu, ponieważ nigdy nie wiecie, kto słucha, nigdy nie wiecie, kto obserwuje Was na social mediach, a więc jeżeli przykładowo dzisiaj dany coin jest wart 1000 dolarów, za rok może być wart 1 000 000 dolarów, Wy wówczas narażacie się na niebezpieczeństwo, ponieważ ktoś zna wartość Waszego portfela.
Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że nagranie było wartościowe, że te rady Ci się przydadzą. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę i daj mi również znać w komentarzu, jeżeli uważasz, że na coś jeszcze warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o osoby początkujące na tym rynku. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału oraz kliknięcia dzwoneczka, tak aby nie opuścić kolejnych nagrań w przyszłości. Trzymaj się. Hej.